Japonia się zbroi. Kim Jong-un walczy prawdopodobnie z Atlantydą, a Korea Południowa z kolei próbuje bronić się przed Kim Jong-unem i ewidentnie im nie wychodzi ostatnimi czasy. Ogólnie jest syf. Oczywiście w tym wszystkim maczają jeszcze palce Chiny, mamy Tajwan, mamy Stany Zjednoczone. Tak naprawdę dzieje się gigantyczna ilość rzeczy i w tym filmie sobie o nich powiemy, bo nie zawsze filmy muszą być super śmieszkowe, czasami mogą być też prawie że poważne. Jak chcecie bardzo śmieszkowy, to spokojnie. Już na niedzielę przygotowujemy dla was specjalny, taki noworoczny odcinek z podsumowaniem w trochę innej formie niż w zeszłym roku. Myślimy, że będziecie zadowoleni. Ale to po nowym roku, jak już wszyscy będą leżeć w łóżku po imprezie sylwestrowej w na pewno dobrym stanie. A na razie skupmy się na tym, co dzieje się na Pacyfiku, bo dzieje się naprawdę dużo. Więc zostawcie nam lajka, zostawcie nam suba, będzie nam niezwykle miło, a wy będziecie widzieć nasze filmy. Dziękujemy serdecznie patronom, którzy umożliwiają nam robienie tego, co robimy. I lećmy do materiału. Zaczniemy sobie od Japonii, bo tam partia rządząca właśnie zaprobowała, że Japonia może zaatakować sobie państwo, inną bazę wojskową, w sumie w sytuacji, w której oni ich jeszcze nie zaatakowali, tylko szykują się do ataku. Co jest dosyć dużym odejściem od ich dotychczasowego, w miarę pacyfistycznego podejścia. No, można się zastanawiać, z czego to wynika, ale tutaj takim głównym powodem wydają się być rakiety, które latają im nad głowami. To sprawia, że robicie się tacy trochę bardziej nerwowi, nawet Japończycy. No a napięcia na Tajwanie i ogólnie Chiny jako takie, no nie pomagają w tym, żeby nie czuć się zagrożonym. A gdyby tego wszystkiego było mało, to jeszcze Rosja militaryzuje się też w tamtym miejscu świata i no, Japonia trochę nauczona doświadczeniem stwierdza, że może nie warto czekać, aż coś się stanie i my jednak trochę zmienimy sobie doktryny i podejście do tego, co się dzieje na świecie. Więc mimo tego, że koalicjantem partii rządzącej w Japonii jest partia bardzo, ale to bardzo pacyfistyczna, to i tak te rzeczy zostaną wpisane do dokumentów, co prawda parlament dalej będzie musiał się zgodzić na tego typu atak, ale i tak no, odejście od tej takiej bardzo pacyfistycznej polityki Japonii no, staje się faktem po prostu. Coś, o czym długo się mówiło, ale no teraz już widzimy, że tak po prostu będzie. Bo ta pacyfistyczna doktryna, o której już kiedyś w Orbie mówiliśmy, obowiązująca od 1947 roku, jest już bardzo mocno następstwem tego, że Stany Zjednoczone nie do końca chciały, żeby Japonia mogła się zbroić zaraz po wojnie, miały słabe doświadczenie. Japończycy też raczej mieli słabe doświadczenia post factum. No ale w konstytucji pacyfizm im wpisano i to dosłownie zabraniając im tak naprawdę no, posiadać wojsko. Mogli mieć tylko taką obronę terytorialną, taką siły samoobrony, o, tak to nazwijmy, które co prawda już w ostatnim czasie stawały się potężną armią, ale no zawsze, no wiecie, udawały, że są samoobroną. W sensie, że są taką samoobroną w sensie armią do samoobrony, nie samoobroną w sensie wyrzucają zboże na tory kolejowe. I o ile te zmiany są bardzo ważne, bo pokazują pewien kierunek polityczny, w którym Japonia idzie i też w którym świat niestety idzie, o tyle też no nie ma co tutaj dramatyzować. Japonia ma długą tradycję... Jakby to powiedzieć, wykorzystywania swoich sił samoobrony do nie do końca samoobrony, bo ciężko samoobroną nazwać uczestniczenie w misji przeciwko Afganistanowi, bo to nie jest aż tak blisko, mamy wrażenie, żeby czuć się bezpośrednio zagrożonym. No Japonia czuła się zagrożona, więc zareagowała na drugim końcu świata, pomagając Stanom Zjednoczonym, co akurat nikogo nie dziwi. No jakby wiecie, no zdarza się, prawda? Czasami się zdarza, no to trenowali razem z armią amerykańską, chociaż tutaj nigdy nie wiadomo, czy to było trenowanie w sensie militarnym, czy prześcigali się w tym, kto szybciej na mapie pokaże największe złoże ropy. Nigdy nie wiadomo, jak wyglądają te ćwiczenia ze Stanami Zjednoczonymi. I jasne, jasne, można mówić o tym, że to nie jest tak, że tam, wiecie, te siły samoobrony to w ogóle walczyły na pierwszym froncie i były tam dominującymi siłami. Miano bardziej jakieś zaopatrzenie, bazy, logistyka i te sprawy, no ale dalej jakby ten taki bardzo niejasny system Japonii, w którym z jednej strony mówi, że jest pacyfistyczna, z drugiej strony, no to nie tak bezpośrednio, ale jednak pomaga w jakimś tam ataku na Afganistan, no to teraz już będzie to wszystko dobiegało końca. Japonia po prostu prawdopodobnie będzie powoli przekształcała się w państwo, które otwarcie będzie miało armię, no i będzie miało swoje doktryny, na przykład po to, żeby starać się uniknąć sytuacji, w której ktoś im strzela rakietami nad głowami, co jest w jakimś tam sposób dla nas zrozumiałe. I spotyka się z całkiem sporym poparciem obecnie w społeczeństwie. Ale żeby swoje słowa poprzeć czynami, Japończycy zaczynają bawić się w błaszczaka i robić wielkie zakupy zbrojeniowe. W ogóle cały świat zaczyna chyba się wzorować na błaszczaku, to jest ciekawe, chociaż błaszczak cały czas przebija wszystkich, to trzeba przyznać. Ale jednak będą kupowali masę sprzętu wojskowego i będą dozbrajali wyspy, które znajdują się niedaleko Tajwanu, co jak możecie się domyślić, nie podoba się zbytnio Chinom, bo może gdzieś tam wpłynąć potencjalnie na jakiś konflikt tajwańsko-chiński, gdyby ten miał kiedyś wybuchnąć, nie wiadomo czemu miałby wybuchnąć kiedykolwiek, ale japoński rząd trochę nie przejmuje się Chinami. Po pierwsze, ich pięcioletni plan wydatków na wojsko zwiększył się z 209 miliardów na 314 miliardów, tak w ramach pokazania Chinom, że nie obchodzi nas to, co myślicie. A gdyby to było za mało dobitne, to Japonia oficjalnie mówi o tym, że największym zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa są Chiny. Nawet nie Korea Północna, która strzela na nich rakietami, tylko bezpośrednio Chiny. I mówią to wprost, nie? Czyli mają to w doktrynie jakby pisane. Więc Chiny są raczej wkurzone na to wszystko, a Kim Jong-un... No właśnie, co u Kima? A propos Kima, musimy przyznać, że my uważamy, że to jest jednak trochę nie fair, że wszyscy się z niego śmieją. W sensie to jest trochę bez sensu i powinniśmy go jednak traktować jako poważnego przywódcę. I w ramach tego, że my go tak traktujemy, to uważamy, że on po prostu wie więcej niż reszta. On wie więcej niż cały świat razem wzięty, bo my nie wierzymy, że można tyle rakiet wywalić w ocean. Prawdopodobnie walczy z Atlantydą, która chce się odbudować i przejąć, zmienić światowy porządek. To jest taki trochę Pacific Rim w tym momencie, który się tam dzieje. I my nie wierzymy, że to jest przypadek. Co prawda, może to nie są jakieś super najnowocześniejsze rakiety, tylko trochę
postradzieckie rakiety, ale jednak Kim Jong-un tam no, ma te swoje plany na stworzenie tej niesamowicie nowoczesnej i bardzo zaawansowanej broni. Bo te ich nowe, niesamowicie zaawansowane rakiety, których my nawet nie jesteśmy w stanie przetłumaczyć tego, co oni twierdzą, że to jest, bardzo dużo base wordów w jednym krótkim słowie. W każdym razie no, są faktycznie podobno całkiem zaawansowane, ale no też z drugiej strony Kim Jong-un widzi, co się dzieje na świecie. Widzi, że Japonia się zbroi, widzi, że tutaj zmieniają swoje rzeczy, więc twierdza, że musi jakoś odpowiedzieć, strzelając kolejnymi dwoma rakietami nad nimi, tak jakby te pierwsze testy to było mało. Rakiety potem oczywiście trafiają w tą Atlantydę, o której mówiliśmy. Nie wiemy, może chłopak się poczuł urażony tym, że Japonia nie jego uważa za precedensowe zagrożenie, tylko Chiny, więc twierdził, że ej, chwila. Jakby nie, my tu jesteśmy waszym zagrożeniem, skupcie się na nas, patrz na mnie. To jest jakieś wytłumaczenie tej całej sytuacji. W listopadzie odpalili swoją najbardziej zaawansowaną rakietę w ogóle w historii, więc to też jakieś tam, wiecie, no kolejne takie budowanie trochę napięcia w kontekście całego Pacyfiku, a przy okazji tak a propos budowania napięcia, to też idą na rekord, się idą, zmiażdżyli wszystkie poprzednie rekordy strzelania rakietami w morze, wiecie, w zeszłym roku czy coś takiego, to tam, nie, 10 strzeli było 10-0 dla nich versus Atlantyda, w tym roku walnęli 90 i to jest jakby absolutny rekord rekordów, w sensie Kim Jong-un naprawdę udowadnia, że jest największym przywódcą, walając tyle rakiet w morze, co pewnie Polska ma na stanie, znając życie. Może się nie śmiejmy, no ale żarty żartami, bo Korea Północna, jak no, twierdzą analitycy, przygotowuje się do kolejnego testu no, broni atomowej, więc no, to budzi pewne napięcie na linii oni, reszta świata, za co zresztą w ogóle te wszystkie działania, które teraz podejmują, właśnie za to dążenie do testów atomowych, za to strzelanie rakietami, jak popadnie w morze i tak dalej, to Stany Zjednoczone nałożą na nich kolejne sankcje, w sensie znowu. Korea Północna wcale nie ma już do sobie chyba wszystkich sankcji świata możliwych, no ale teraz została jeszcze kolejna na twarz, więc stwierdzili, że to jest najlepszy czas na to, żeby wysłać drony nad Koreę Południową z kolei w tym momencie. I w tym nie byłoby nic super niezwykłego, bo Korea Północna prowokująca Koreę Południową to jest dosyć normalna sytuacja, ale okazało się, że jest inny problem. Mianowicie Korea Południowa, która kojarzy nam się z bardzo zaawansowanym technologicznie państwem, zresztą słusznie, i z takim, wiecie, no dosyć zmilitaryzowanym państwem, z państwem, u którego my robimy gigantyczne zakupy, bo ich wojsko i zbrojenia są takie wybitne, nie umiała przez 5 godzin zestrzelić dronów. Poderwała lotnictwo, tylko lotnictwo nie było w stanie. Gonili te drony, drony uciekały jakby... Okej. Prezydent tak się wkurzył i tak zjechał wojsko, że ci wydali całe oświadczenie przepraszające, że kurde, trochę nieudolnie nam poszło, faktycznie trochę przypał. I cały świat zaczął się zastanawiać, ej chwila, to wy nie macie trochę mocniejszego wojska? Wiecie, to były drony Korei Północnej, może byście to po prostu zestrzelili, one latały nad waszym terytorium, nie mogliście nic zrobić. Jeden wam się zbliżył do stolicy, mordy, jakby może byście, co jest, w sensie, hej. To też w głowach wielu Polaków, dobra, wielu to może dużo powiedziane, ale paru pewnie Polaków pojawiły się myśli, my nie kupujemy od nich zaraz tony sprzętu za bardzo grube miliony? Ale są czołgi, więc one z definicji nie umieją zestrzeliwać dronów, raczej, w sensie nie do tego są. Zobaczymy, jak będą działały. Ale trzeba przyznać, że no tutaj troszeczkę Korea jakby dała plamę i to nie popisała się, ta południowa, bo północna w sumie duży win z ich strony. Chociaż a propos naszych zakupów, to trzeba przyznać, że zabawnie wyszło, bo okazało się, że no Ministerstwo Obrony, minister obrony się mega cieszy, bo wiecie, dużo można zarobić, dużo pieniędzy, sprzedajemy, lecimy. Wojsko z kolei się trochę wkurzyło, bo podobno jakaś ta część sprzętu, którą my kupujemy, to oni w ogóle ją chcieli, ale im sprzedali, teraz mają takie... A czy mamy walczyć? Wiemy, że na to wychodzi prezydent, który na nich patrzy i mówi: a umiecie i tak walczyć jak macie, więc po co wam to w sumie? Nie wiem, dajmy te pieniądze Samsungowi, tak kontroluje państwo, więc co za problem? A Samsung z tyłu siedzi i się śmieje, bo tak Samsung kontroluje Koreę, to nawet nie jest żart, serio. Jakby, ciekawy temat, poczytajcie sobie o tym. Ale w każdym razie, no jednak stwierdzono, dobra, trochę przypał, jednak trzeba zmodernizować trochę wojsko, więc wydamy 441 milionów na to, żeby to zrobić. I za jakąś część tych pieniędzy, moi drodzy, żeby to się nie powtórzyło, kupimy sprzęt antydronowy i w ogóle lasery antydronowe. No i wszyscy mieli takie, wow, lasery antydronowe, nie no, teraz to się musi udać, już wszyscy zapomnieli, jest git. I nauka jest tego prosta w polityce, kiedy coś wam nie działa w zbrojeniach, kupujcie lasery, to dobrze brzmi. Coś. To jest ultimate test tego, czy nas w rządzie oglądają, jak jutro Błaszczak ogłosi, że kupimy dużo takich wskaźników laserowych, co mają wykładowcy na studiach, to wiecie, że się nas słuchają. No ale żarty żartami, bo faktycznie no Korea, która też się wzmacnia i sprzeda jednocześnie Polsce sprzęt, żeby się wzmacniała, Japonia, która się wzmacnia, Korea Północna, która też w sumie się wzmacnia w jakiś tam sposób. Też no, coraz większe militaryzowanie Tajwanu, to, że właśnie, wiecie, przy Tajwanie są te wszystkie bazy wojskowo-amerykańskie i japońskie i to wszystko jest, wiecie, napędzane teraz coraz większymi pieniędzmi. I Chiny na tym wszystkim, które się wkurzają, pokazują, że jednak ta rosyjska inwazja trochę zmieniła układ sił i trochę przyspieszyła pewne procesy i trochę zburzyła zaufańcu do światowego pokoju, co jak widać na Pacyfiku odbija się bardzo, ale to bardzo szerokim echem. No bo wiecie, Japonia była państwem jednak co do zasady konstytucyjnie pacyfistycznym tak od II wojny światowej. A teraz chce przestać, co nie brzmi dobrze. Jak się na tym zastanowić, to dla obu Korei i dla Chin, jeśli sobie za bardzo przypomną stare czasy? I my nigdy nie jesteśmy fanami rozpędzającej się zbrojnie Japonii? No ale może teraz wypowiedzą Zachodowi wojnę kulturową i będą eksportować więcej anime czy coś, a nie...
bomby. Ja czekam. ja przyjmę. Ale tak serio, bez żartów, to do tego wszystkiego dochodzą Chiny, które coraz bardziej no, są agresywne w stosunku do Tajwanu. Się teraz się trochę uspokoiły, ale już te napięcia, które były, nie spadają. I żeby nie być gołosłownym, no dwa dni temu Tajwan zwiększył obowiązkową służbę wojskową do roku teraz, bo jakby no stwierdził, że to jednak trochę przypał i chyba jednak będzie trzeba się bronić. Na pewno to jest tak, że oni się sami obronią przed Chinami. A na morzach wschodniochińskich, południowochińskich i tak dalej, no dochodzi często do jakichś małych potyczek statków, gdzie tam, no wiecie, nie jest jakaś otwarta strzelanina, czy jakaś otwarta wojna, ale no tak wiecie, no jakieś takie przepychanki, które mogą generować problemy. Więc jeśli na te relacje między właśnie Chinami, Tajwanem, Japonią, która się zbroi, Koreą, która się zbroi, nałożycie Kim Jong-una, który co jakiś czas sobie walnie rakietą w morze, bo ma ochotę, no to ogólnie rzecz biorąc, Pacyfik jest cieplejszy niż normalnie, bo wrze. Wow! I tym żartem skończymy ten odcinek, już gorzej nie będzie. Przygódźcie się na niedzielę, wtedy będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo fajny film z podsumowaniem roku, więc żeby go nie przegapić, zostawcie nam like, zostawcie nam suba, będzie nam bardzo miło, będziecie widzieć nasze filmy. Szczególnie ten film, jest naprawdę super. Na Instagramie newsiki, ale też przypomnienie o filmie, więc też polecamy. Nasz inny film, serdecznie go polecamy. Nasi patroni, serdecznie ich polecamy, w sensie dziękujemy im serdecznie za pomoc i zachęcamy do zerknięcia. I co no, staramy się srać dla was, cześć!